Ojcowie coraz częściej korzystają z urlopów ojcowskich. Z danych ZUS wynika, że w pierwszych 4 miesiącach tego roku na taki urlop poszło prawie 10 tysięcy mężczyzn. To jest niewiele, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem już dużo, ponieważ przez cały ubiegły rok z urlopu ojcowskich skorzystały niespełna 14 tysięcy ojców, więc jest spora szansa, że w tym roku będzie więcej. Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem socjologów i psychologów wynika to ze zmiany roli ojca w rodzinie. Ojciec nie chce już być takim bankomatem przynoszącym pieniądze, chce się angażować w to, jakie książki czytają dzieci, jakie słuchają muzyki, kto się nimi zajmuje, chce szukać niań, opiekunek. Z drugiej strony jest to bardzo dobre też dla kobiet, ponieważ to, że ojciec angażuje się w wychowywanie dzieci, pozwala jej wyjść poza dom, poza rodzinę, pozwala jej iść do pracy, wie, że dziecko, ktoś się dzieckiem zajmie i ona może w tym czasie pracować i realizować się zawodowo. Niestety to też często jest uzależnione wszystko od sytuacji ekonomicznej rodzin. W tych rodzinach, w których kobiety zarabiają bardzo mało, a ojcowie więcej, trudno jest o takie partnerstwo, ponieważ facet siedzi cały dzień w pracy, żeby zarobić na rodzinę, na kredyty, na wszystko, a w tym czasie żona z domu wyjść nie może, chociażby chciała, bo po prostu to, co zarobi, wyda na opiekunkę.